Kolejny projekt uchwały. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2013. Ten projekt również musi być wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, powiem w skrócie, że ma to na celu, ale prosiłbym o... Ja nie mam prawa rozsadzać, bo chociaż nauczycielskie, za przeproszeniem, przyzwyczajenie pokazuje mi, że jak ktoś jest niesforny, to rozsadzam wtedy. Tak? Rozsadę? No nic. Zawsze mam miękkie serce, widziałem, wydawało mi się, że ten... że się poprawił. Uczę informatyki jeszcze. Szanowni Państwo, tutaj pokazał się temat Szkoły 86, która ze względu na to, że mają nietypowy projekt związany z tym, że dostosowanie tego miejsca pod miejsce rekreacji dla dzieci nie spełnia wszystkich warunków. Musieli projektanci pisać do Warszawy o odstąpienie od pewnych wymogów. Te wszystkie procedury się przeciągają. Czyli wykonanie tego w tym roku mogłoby być zagrożone. A więc szybko, a więc to wczoraj było tak naprawdę. Ciężko się rozmawia w dwójkę. I w tym momencie decyzja podjęta praktycznie wczoraj. Do dzisiaj, do godzin praktycznie 17 jeszcze ustalaliśmy wysokość tych środków, które należy przesunąć, na jakie zadanie i co dobrego jeszcze można zrobić, żeby środki były dobrze wykorzystane, a nie tylko wydane pieniądze. I tutaj zmiana polega przede wszystkim na tym, że środki, które pozostały z niektórych inwestycyjnych rzeczy, mam tutaj na uwadze szkołę 92, gdzie zostało 6 tysięcy, około 6 tysięcy i przedszkole 120, gdzie zostało około 900 zł, zostało przeniesione na zadanie wymiana, przepraszam, to jest modernizacja. Nie wziąłem sobie ich z tego. I już mam. Wymiana stolarki obynej oraz modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej. Ta sala gimnastyczna jest dodana do szkoły 82 i tam będzie kwota 9000 i obniżymy kwotę, która była przeznaczona na szkołę 86 o niecałe 2000. Także te zmiany pozwolą nam na skuteczne wykorzystanie środków w tym zadaniu. Otwieram dyskusję na ten temat. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2013.